No, hola, seniores, senioras i senioritas. Lecimy dalej z zadaniem 3-2, czyli kontynuujemy zadanie z toruńskiej matury. Bądźcie ze mną. No, jestem już na swoim pulpicie. Latają mnie toperze, bo zapomniałem je wyłączyć, ale bardzo dobrze, bo to jest przypomnienie dla Was, żebyście zaprenumerowali, zalajkowali, skomentowali, udostępnili, bo dzięki temu więcej osób się dowie o tym kanale, a nietoperze już sobie poleciały i ja mogę dalej lecieć z programem tego odcinka. Słuchajcie, analizowaliśmy w poprzednim odcinku złożoność działania algorytmu. Jeżeli ktoś to przegapił, no to nie ma co, trzeba się wrócić do tamtego odcinka. I teraz zadanie: 3-2. To jest złożoność algorytmu. Czyli ten poprzedni od, algorytm z poprzedniego odcinka będziemy badać jego złożoność. Żeby badać jego złożoność, no to kurczę, no musimy wiedzieć, o co, o co w nim chodzi, więc w poprzednim odcinku omówiłem o co chodzi. I w poprzednim zadaniu właśnie pytano, o co chodzi w tym algorytmie. No i teraz, co to jest złożoność? No wyobraźmy sobie, że procesor to jest taki gościu strasznie skąpy, i on mówi, jak coś ci liczę, to za każde obliczenie zapłać mi złotówkę. No, czyli chcielibyśmy tak, żeby tych obliczeń było jak najmniej. No, bo jak zrobi dziewięćset obliczeń, to zapłacimy dziewięćset zł, zł, tak? I teraz, tam już przy tej analizie zauważyliśmy, że on dodaje po jednym milion razy. Znaczy milion, m razy. Tak? Ja wrócę do tego, do tego właśnie, no tu już wiemy o co chodzi, nie? To tego nawet nie musicie cały czas widzieć. Mamy złożoność jakąś tam i mamy mieć złożoność lepszą. Nalewa no się, zastanówmy się, jaką mamy to złożoność. Żeby zrozumieć, co to znaczy, że mamy złożoność n razy m. No, dlatego, że nasz algorytm, no tu widzieliście, n razy leciał po każdym wierszu. Czyli tyle, ile było wierszy, tyle razy leciał ten środeczek. Czyli, czyli jeżeli założymy, że ten środeczek jest jedną rzeczą, którą robi nasz procesor, no to zapłacimy mu za środeczek, zapłacimy mu złotóweczkę, tak? No, ale nie jest jedną rzeczą. Czyli n wierszy, milion, dwa miliony, 5 miliardów osiemset wierszy, nieważne, to zapłacilibyśmy, gdyby środeczek był jedną operacją, zapłacilibyśmy po prostu tyle złotówek, ile jest wierszy. I o to chodzi, bo pytają w zadaniu, jak zrobić tak, żeby złożoność była o od n. Czyli jak n będzie 7 to złożoność jest 7. Jak n będzie 500, to złożoność jest 500. Jak n będzie 5 milionów, to złożoność jest 5 milionów. Czy jest to złożoność liniowa, prawda? Rośnie nam liczba wierszy, rośnie nam liczba operacji tak samo. Natomiast tu nie jest tak. Bo tu jeszcze złożoność zależy od ilości kolumn. Bo tyle, ile jest kolumn, będą trzy wiersze. To nie zapłacimy trzech złotówek. Bo dla każdego z trzech wierszy. Być może zapłacimy milion złotówek, jeżeli będzie milion kolumn. Mówię być może, dlatego że pamiętacie, on robił yy dla wierszy, które miały parzyste liczby. tak? Dlatego wiersza nic nie zrobił, dlatego wiersza nic nie zrobił. Nie było tego środka. Dopiero dlatego wiersza, dlatego wiersza i dlatego wiersza wszedł w środek. A dla tych znowu nie, bo znowu były nieparzyste. I teraz, i teraz w związku z tym dla tych wierszy on robił tyle dodawań ile było dalej No ale złożoność szacujemy tą taką najgorszą możliwą Czyli gdyby każdy wiersz był parzysty no to by zrobił dla każdego dlatego złożoność ta maksymalna ta, ta pesymistyczna ta taka najgorsza to jest n razy M bo musi przejść n wierszy i dla każdego z n wierszy musi m Powiedzmy, milion tych kolumn, czyli milion tych dodań zrobić. Czyli krok szósty wykona się milion razy dla każdego wiersza, no pod warunkiem, że wiersz zaczyna się liczbą parzystą. Czyli w najlepszym razie, jeżeli nie ma liczby parzystej, no to te za środek nie zapłacimy nic. Zapłacimy tylko za to, za, za to przejście. Czyli faktycznie jeżeli będą same liczby nieparzyste, to będziemy mieli n operacji przejścia tutaj. No ale nie możemy zakładać przy szacowaniu tutaj złożoności tej najbardziej optymistycznej, że no nigdy nie wejdzie do tego środka. Musimy się zastanowić co się stanie jeżeli wejdzie do środka. No jak wejdzie pół na pół razy, no to będzie połowa tej kwoty ale ile jest taka maksymalna kwota, ile musimy przygotować na wszelki wypadek, jeżeli się okaże, że kurczę dla każdego wiersza wlaz do środka? No więc szacując taką złożoność, no pewne rzeczy sobie pomijam. No tam krok pierwszy, rozpocznij algorytm. no to powiedzmy złotówkę zapłaciłem. Krok drugi, tam przypisz x równe 0, zapłaciłem złotówkę. Tam potem krok siódmy, podziel, pff, kolejna złotówka. Potem krok ósmy, wypisz, kolejna powiedzmy złotówka, tak? No ale to są 4 złote, i one są niezależne od tego, ile mamy danych. Czy mamy jeden wiersz czy mamy 17 wiesz, czy 7 milionów wiesz, to zapłacimy za ten początek i za ten koniec tak samo. Więc na razie się nie zastanawiam, jak ulepszyć ten koniec, bo to są zawsze 4 złotki i nic więcej. Możemy to pominąć, tak? bo, te, bo to jest jakiś tam ruch procesora, no nie będziemy tego optymalizować na chwilę obecną. Być może moglibyśmy, ale to nie jest treści zadania, to nie jest ważne. Ważne jest to, że od N zależy ten środek. Czyli kroki od 4, 3 do 6. Od N i od M. No a chcielibyśmy w zadaniu, żeby było zależało tylko od N. Żeby ta część środkowa się nie wykonała. Tak, żeby tylko powiedzmy pętla była i w tej pętli dla każdego z nich, żeby po prostu coś wykonał. Nie? No to słuchajcie, no to w zasadzie więcej mojego gadania, jak rozwiązywania tego zadania. No bo tu już wykreśli, wy, wyczailiśmy, że on sobie zlicza, zlicza te emy, a następnie dzieli przez m. Nie? Czyli w ogóle to, 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 to można wywalić krok siódmy i można wywalić krok y, piąty i szósty i zamiast niego dać zwiększ x o jeden. Krok piąty wywalić. Zostawić krok szósty tak naprawdę. Zostawić tylko krok... Krok, krok szósty zostawić, a wywalić krok piąty. No bo dla każdego parzystego wykonaj zliczanie o 1. Czyli dla każdego N sprawdzi, czy parzysty, zapłacimy złotówkę i sprawdzi, czy i doda x o 1. No dobra, zapłacimy 2 złote, nie? Ale te 2 złote będzie zależne od n. -a. Jak n będzie 500, zapłacimy 1000 złotych. Jak n będzie milion, zapłacimy 2 miliony, ok. Można się zastanowić, czy dałoby się to skrócić, ale to już jest, już nie jest m razy. Nieważne, ile jest tych kolumn, zawsze i tylko zapłacimy tyle, ile jest wierszy. Czy 2 złotówki, czy 3 złotówki za środek, to już jest kwestia umowna, bo może się po 50 groszy umawiamy, nie i zapłacimy dla, dla 100 wierszy, 100 złotych. Ważne jest to, żeby oszacować, jak bardzo złożony jest ten algorytm. No więc, żeby ten algorytm uprościć, no to wywalam krok piąty i wywalam krok siódmy po prostu. I mój algorytm dalej będzie robił to samo, dalej będzie zliczał liczby parzyste w pierwszej kolumnie. No bo dla kolejnych Nów, jeżeli ta liczba jest w pierwszej kolumnie jest parzysta, no to zwiększ x, a potem w kroku ósmym wypisz X i zakończ algorytm. No, tylko pamiętamy, że jak wyrzuciliśmy to m, no to wyrzucamy też krok siódmy, to dzielenie przez m, bo inaczej nam wyjdzie bzdura. No i zadanie będzie skończone, prawda? Przepisujemy to, co tu jest, z wykreślonym krokiem piątym i siódmym. Zadanie skończone, koniec, idziemy spać i do domu. No, a ponieważ tak nam tak szybko poszło, no to jeszcze raz sobie przelecą przypim, przypominające nietoperze. A ja do zobaczenia się z Państwem. Hasta luego, hasta pronto w następnym odcinku, gdzie już będzie troszeczkę trudniej. Już nie będzie tak prosto jak tutaj. Cześć i pa!